Tu z tej strony Smitha też kolejny odcinek jest. Simulatora transportu kolejowego. Tym razem jesteśmy w nowej mapie, w nowym miejscu. Do nim magazyn. Wybacz mi za bardzo jednogą przerwę tych kilku. Ja mamy te ruchy nauki oraz nie wiem, jakby chciałem odpocząć, robić postawy i robienie odcinków. Więc mamy takie zdanie. Wszyscy przejście tym zasuwaj, aż się do niego maksymalnie miesiąca. Ma być premiera na moim kanale Euro Truck Simulator 2. Recytując najnowszy jego dodatek związany z jego mapą, jaką jest Vivala France. Ja to muszę kolejny. Nie no, przez całą przerwę sobie przemyślałem i właśnie nie postanowiłem tak nic co przyspieszyć, żeby co niektórych kibiców wygenerować te długi. Nie no, okej.
ty się zgadzasz, tak? Czasami sobie myślę, żebyśmy z wszystkim się wyrobili. I właśnie nie podstanowiam na kraju tylko przewijać się te całe przejazdy. Oraz to, co niektórych jest szanownej widowni, posiadaczy tej kolejny, musieliby właśnie od tego poziomu aż najbardziej prawdopodobnie do końca gry. Będziemy mieć rozwój. Tak jest, nie potrzeby nie przeczekać. Nie potrzeby nie ma na te ponad 50-60 sekund naprawiania tych wagonów. Tylko tak od razu podjechać na tor docelowy. Oj. Co się szanownym kierującym się w głowie. No i właśnie nie postanowili tego samego co. Nie wiem po co tak robili, żeby nie denerwować, jak.
okej. Czasami sobie wiesz, lądowo nie recenzenci, czy to, że są niektórzy gracze, którzy są przyzwyczajeni głównie z droższych i bardziej profesjonalnych i realistycznych funkcji. Mimo to myślę, że radam teraz za 10-20 zł. Okej, ta gra, tak jak przy okazji, może być taką małą nauką. Zanim będą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze przez swojego rodziców, w przypadku nieletnich, zanim nastąpią do nieco profesjonalnego symulatora. Okej, mogłoby kiedyś z takich typu realistycznych symulatorów zrobić recenzję, całą serię. Ale na przykład raz bardzo koszta, raz jeszcze koszta. Jeśli ktoś z was bardzo by chciał, robicie z tego serię, to poproszę o łapkę w górę czy komentarz. Okej, brakuje mi tu niektórych funkcji, takich jak włączenie światła czy trąbienie. Ta gra jest warta polecenia, warta się zagrać. Na jakiś czas. Teraz sobie budżet podtrzymajmy. Jadę dalej.
przyjeżdżamy. Że co? Że jak się wagon zostawiliście. Nie, to był ostatni wagon. Sprawdziłem za każdym razem. Policzymy, nie. I właśnie nie. Jeszcze tam są. Teraz jademy dalej. Następna misja, proszę. Mam nadzieję, że KB-130 tego tutaj nie pojadzi. Głowa mi. Siedem, siedem, siedem. Loga przypomina mi się samochody HA do DB. Skoro to od kolei Niemiec. Czyli zasuwając po tapapsku, jak do korupcji po niemiecku, Deutsche Bahn.
coś już pociągu by tutaj te pana widziałem na własne oczy. Po pierwsze, jestem co niektóre pociągi po moim rodzinnym Wrocławiu. Bo mnie obsługuje dwie linie. Jeden głównie to miasto należące do Niemiec. Do Dresdena czy Berlina. Nie wiem, porównamy cele i okej. Nieco szybciej jest, ale w większości na to nie stać, bo najtańsze bilety kosztuje, no nie wiem, jakieś 50-60 zł. Kulkowe, a tak normalne to 700 w jeden kierunku. Teraz byłem tam, nie wiem, tak dokładnie w Berlinie. Głównie z tego co ja pamiętam, to chyba w rejonie centrum. Pomimo, że też sobie uważam, że niemiecka stolica jest tu największym miastem. Tam gadu, a ja nie na niewłaściwy tor pojechał. A smoki trochę to. Sław. All we had to do was follow the damn train, CJ! Okej, żołnierz tam relacji nie zrobiłem, ale przynajmniej zrobiliśmy taką małą wycieczkę w grze Omski Simulator autobusu. Którego gdzieś tutaj macie kartę. Tam macie wstępy do tej gry. Sami sobie zastanawiamy, zatem do tego tytułu mam. Nadal mam. Tam nowy grał. Głównie miałem, bo chciałem zrobić mapę Wrocławia. Nie, że dla autobusu, ale dla tramwaju. Będzie marzenie dla takich ludzi, którzy bardzo chcą się przyjechać tramwajem, ale również nie grając pieniędzy damy na podróż. Oraz chcą zobaczyć, jak to może wyglądać na w ciągu najbliższej dekady. Co tam muszę się dziać? Trochę powiedziałem pod koniec zeszłego roku na swoim kanale w Eurotracku. Z
sporo powiedziane o jego przeszłości, że ja coś mi proponowałem. Jaki tabor ma kupić. Wstępy nie mówią, czy mają kupić 56 nowych terawa i wydać chyba te 360 bańki. Lepiej zacznę się modlić, żeby takiej sytuacji nie było jak w przypadku autobusu. Ale przynajmniej podwykonawca z Radomiu, jakim jest ITS Michał Czacki, rozszerzył z miejskim przewoźnikiem kontrakt o 11 autobusów. Niestety są takie baryki 12-metrowce, a będzie ich ledwie 11. Wow. Prawie te ramwali, które stawiam na gramę, ale te 40, bo pozostała 16 to jest właśnie nie jego poprzednicy, czyli Ben. To, że jedni go chwalą, głowy nie. Urzędasy, przywoźnicy, czy niektórzy mieszkańcy, czy osoby niepełnosprawne, właśnie do tego robota leży. Należy, waszą według. A drudzy. Tyle. W ogóle rozpokój rapy mnie zalewa, gdy czytamy różne komentarze, ciągle teraz Naruto. Robię na temat pety, które są właśnie tam. Pozdrowienie dla grupy. Ja na ich miejscu nie tak wiecznie mogę redagować. Nie, no okej, Poznanie też jest w takiej sytuacji. Większość dorobisk w tamtym miejscu
tym mieście jest... Tak samo jak między innymi u nas na Piszkupi. Albo po prostu, że niektórzy takie pojechał. Jak rzeczy. Żeby zdać te wyrosławki ze snowy. No przecież tamte rejony, czyli Wielka Bystra, Wrocławska, dojścia w tamte nieco te studenci. Prawie jest nieco akademicki. Oraz te niektóre wydziały Poliwoty Wrocław. W końcu coś zrobiliśmy. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i zobaczymy się w kolejnym. Jeśli film wam się podobał, to podajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to postawcie to do kanału. Tak więc do kolejnego filmu. Hej.